Pokażę Ci teraz na prostym przykładzie, jak mnożyć ze sobą dwuwektory. Zrobimy to w przestrzeni czterowymiarowej, więc będzie to bardzo ciekawy rachunek. I to mnożenie pokaże nam bardzo ważną rzecz, dzięki której intuicyjnie potem wyobrazisz sobie też dodawanie dwuwektorów w przypadku, gdy one nie są dwuwektorami prostymi. Więc mamy tutaj jakąś czterowymiarową przestrzeń. W tej przestrzeni możemy sobie wybrać bazę, jakąś E1, E2, E3, E4. Baza to jest taki, tu mówię o bazie uporządkowanej, baza to jest taki układ wektorów, że każdy inny wektor z tej przestrzeni da się przedstawić jako tak zwaną kombinację liniową tych wektorów bazy. Czyli każdy wektor V da się przedstawić jako pewne V1 razy E1 plus V2 razy E2 plus V3 razy E3 i plus V4 razy E4. Mam nadzieję, że nie zasnąłeś. Gdzie to są pewne liczby i ważne, że ten rozkład jest jednoznaczny. Wektory E tworzą bazę, jeżeli da się tylko dla danego dowolnego innego wektora w dokładnie jeden sposób znaleźć te cztery liczby, które dają rozkład tego wektora. Inaczej mówiąc, my z takiego układu czterech wektorów chcemy w przestrzeni zbudować wszystkie inne wektory. Wtedy mówimy, że to jest baza wektorowa. To było takie tylko szybkie przypomnienie. O tym mówię więcej w moim kursie odwzorowań liniowych. Ale teraz chcę Ci pokazać jakiś konkretny przykład mnożenia tutaj dwuwektorów. Więc utworzmy sobie jakiś konkretny dwuwektor. No, nie, oznaczymy sobie go powiedzmy A. Ja tu z przyzwyczajenia fizycznego piszę ściałki nad tymi wektorami, ale oczywiście matematycy czasem tych ściałek nie piszą, więc wektor A to niech będzie postaci jakieś 2 razy E1. Tu może wydaje mi się, że też łatwiej będzie Ci tym wszystkim operować, jeżeli wprowadzę kolorki, troszkę się z tym przemęczę, ale będzie Ci łatwiej to wszystko zrozumieć, więc wprowadzę tutaj te numery wektorów bazowych jakoś pokolorowane, żeby Ci było łatwiej. 4 niech będzie powiedzmy zielone. Więc wektor A no to jest 2 razy E1. No weźmy sobie powiedzmy minus E4. A wektor B, przez który będziemy mnożyć, to będzie postaci powiedzmy minus E1 plus E2 i plus E4. I chcemy zrobić z tych dwóch wektorów A i B dwuwektor, czyli operację iloczynu tutaj zewnętrznego. W tym celu oczywiście te wektory sobie tutaj wpisujemy w nawiasach. Dajemy tą operację iloczynu zewnętrznego. I teraz jak wykonujemy takie mnożenie? No pamiętamy, że nie możemy bezkarnie tych dwóch wektorów przestawić. Gdybyśmy chcieli jakiekolwiek tu wektory przestawiać, to trzeba by dopisywać znak minus. To jest pierwsza rzecz. Mnożenie to w zasadzie jest prawie że przedszkolne, czy tam ze szkoły podstawowej, tylko trzeba pamiętać o jednej zasadzie. Nie wolno nam przestawiać wektorów, chyba że zmienimy znak i też, czyli musimy pilnować kolejności. Mnożymy każdy składnik tego nawiasu przez każdy składnik tego nawiasu, czyli tak jak w szkole podstawowej, tylko jest prosta rzecz, że jeżeli byśmy mieli jakiś wektor bazowy mnożyć przez samego siebie, to taki iloczyn zewnętrzny jest zerowy, no bo on tworzy równoległobok o zerowym polu. I to jest w zasadzie wszystko, co trzeba wiedzieć. I ta operacja jest tutaj liniowa ze względu na liczby, czyli liczby będzie można wyciągać sprzed iloczynu zewnętrznego. O tym jeszcze dokładniej powiem też na końcu tego nagrania. Na razie po prostu przyjmijmy, że tak jest. Więc mamy najpierw ten składnik razy ten składnik. Liczby sobie możemy tu powyciągać. 2 razy minus 1 jest minus 2. No ale zauważmy, że gdy mnożymy ten składnik razy ten, to mamy E1 razy E1, co daje 0. Więc od razu możemy przyjąć taką strategię, że będziemy tylko brać te mnożenia, które nie dają 0. Więc to daje 0, więc patrzymy na następne mnożenie. 2 razy E1 razy zewnętrznie E2, no to nie daje 0, więc ten składnik tu wpisuję. 2 razy E1 mnożę zewnętrznie razy E2. Na razie ten składnik zostawiam w spokoju.
Teraz w szkole podstawowej dalszą częścią byłoby mnożenie tego razy to. Patrzymy, że indeksy są tutaj różne, więc zostawiamy też ten składnik jako część wyniku. E1 mnożone zewnętrznie razy E4. Tym pierwszym już wszystkie przemnożyliśmy i teraz patrzymy jeszcze, które przemnożenia tego wektora minus E4 przez te 3 nie dadzą 0. No oczywiście te pierwsze tutaj 2, bo wtedy wskaźniki będą różne. Minus E4 razy minus E1, no to łącznie da z plusem E4 razy E1. I minus E4 razy E2, no to da to, co powiedzieliśmy, czyli minus E4 razy E2. No i otrzymaliśmy tutaj, widać, że otrzymaliśmy tutaj pewną sumę takich dwóch wektorów. W zasadzie moglibyśmy to już zostawić jako wynik, bo widać, że taki iloczyn dwóch jednowektorów, czyli dwóch zwykłych wektorów, dało się przedstawić jako sumę dwóch wektorów, czyli nie wypadliśmy z tej naszej przestrzeni dwóch wektorów, czyli wszystko jest ok. Ale teraz my chcemy się zastanowić, jaka jest tutaj baza w tej przestrzeni, ale nie w tej wyjściowej przestrzeni czterowymiarowej, w której się rysuje te zwykłe wektory, tylko w przestrzeni dwóch wektorów. Można tutaj zauważyć bardzo ciekawą rzecz, że powstał nam tutaj wektor E1 razy E4 i też powstał nam tutaj wektor E4 razy E1. I o ile one mają mimo wszystko coś wspólnego, możemy w dowolnym z tych wektorów przestawić kolejność i zrobi się znak minus. I wtedy będziemy mogli takie dwa wektory do siebie dodać. Natomiast oczywiście tam, gdzie mamy różne wskaźniki, całkowicie nawet po przestawieniu, czyli tego wektora, nie możemy w prosty sposób dodać do tego wektora, bo równoległoboki stworzone przez ten wektor i stworzone przez ten wektor leżą na różnych płaszczyznach. Gdybyśmy chcieli narysować wynik, to moglibyśmy zauważyć tutaj, że ten jeden wektor jest tutaj wspólny, ale tylko wtedy jeden, więc można by, korzystając z graficznego dodawania równoległoboków, je do siebie dodać, ale tym się teraz nie zajmujemy, tylko teraz musimy się umówić, w którym z tych dwóch składników przestawimy znak. No i tu oczywiście jest to kwestia umowy. Matematycy umówili się, że wynik tego dodawania przedstawiają w postaci takiej sumy wektorów E z jakimś indeksem i iloczyn zewnętrzny E z indeksem K razy tu pewne współrzędne, które sobie oznaczę F i K. Dostajemy tu zawsze taką właśnie sumę takich składników pomnożonych przez pewne liczby. Te F i K to są te liczby, które tutaj leżą. Ale tą sumę zawsze da się tak pogrupować, żeby i było mniejsze niż k. Czyli umawiamy się, że będziemy przestawiać te wektory tak, że wektor o mniejszym wskaźniku będziemy dawać bardziej na lewo od wektora o większym wskaźniku. I wtedy po prostu użyjemy mniej tych wektorów do zapisania wyniku. Czyli to, co możemy teraz zrobić, no tutaj już ta reguła, że i jest mniejsze niż k, jest spełniona, bo jeden jest mniejszy od dwójki, więc ten składnik zostawiam. Tutaj ta reguła też jest spełniona, więc ten składnik też zostawiam. A tutaj przestawiam kolejność tych dwóch wektorów, no to zmienia orientację wtedy równoległoboku, więc daję minus. A tutaj muszę zmienić kolejność tak, żeby dwójka była przed czwórką, czyli łącznie będzie tu znak plus. I już prawie mamy wynik, ale teraz zauważmy, co opisują te dwa składniki. No to jest równoległobok zbudowany z wektorów E1 i E4, zorientowany od wektora E1 do wektora E4, a to jest też równoległobok, tak samo zorientowany, tylko one są mnożone teraz przez liczby. Teraz jaka jest tutaj interpretacja mnożenia takiego właśnie dwóch wektora przez liczby. Jeżeli jest liczba ujemna, to znaczy, że zmieniam orientację w tym dwóch wektorze, więc jeżeli sobie tutaj je tak symbolicznie narysujemy, niech tutaj będzie powiedzmy E1, a ten E4 gdzieś tutaj też leży, to E1 razy E4 miałby orientację wtedy taką, natomiast jeżeli damy tutaj minus,
no to wtedy orientacja będzie taka. Natomiast jak sobie wyobrazić teraz mnożenie takiego dwuwektora przez liczbę? No możemy sobie wyobrazić go tak, że jeden i to dowolny albo ten z wektorów zwiększamy wtedy tyle razy, ile tutaj ta liczba stoi. Więc taki dwuwektor 2e1, e4 możemy sobie wyobrazić tak, że na przykład ten e1 zwiększyliśmy dwa razy, czyli korzystamy ze zwykłego mnożenia w tej przestrzeni wektorowej, więc tu to z boku narysuję ten, tak jakbyśmy dwa razy zwiększyli, a e4 zostawiam wtedy w spokoju, tak jak było. I dostaniemy wtedy, jeżeli tutaj był plus, też równoległobok, gdybyśmy tu teraz dołożyli przesunięcie równoległe, to dostaniemy wtedy równoległobok, ale o polu dwa razy większym niż pole tego równoległoboku. Czyli mnożenie dwuwektora przez liczbę dodatnią jest zwiększanie pola, jest zwiększaniem pola tego równoległoboku tyle razy, ile tu liczba stoi. W tym przypadku było to zwiększone dwa razy. I tak naprawdę nieważne, czy wyobrazimy sobie to wtedy jako zwiększenie długości tego wektora, czy zwiększenie długości tego drugiego składnika iloczynu. Ważne dla samego dwuwektora liczy się tylko pole pomiędzy tymi wektorami. Jak sobie wyobrazić teraz odjęcie takich dwuwektorów, które mają jakby ten sam kierunek w przestrzeni, czyli jeżeli od tego pola, które jest zorientowane od tego wektora 2e1 do e4. Jeżeli chcemy dodać do siebie teraz na płaszczyźnie, to jest bardzo ważne, że to robimy na płaszczyźnie. Jeżeli teraz chcemy dodać do siebie dwa wektory, no to które jeszcze, to jest ważne, mają ten sam kąt pomiędzy swoimi składnikami, no to po prostu tworzymy równoległobok o polu równym sumie bądź różnicy tych pól. W przypadku, gdy jest różna orientacja, tak jak tutaj, no to robimy różnicę, a w przypadku, gdy jest zgodna, to wtedy się po prostu dodaje pola. Więc można powiedzieć, że gdy chcę dodać takie dwuwektory leżące na tej samej płaszczyźnie, ale o różnej orientacji, no to w wyniku dostanę, już go na szybko narysuję, dwuwektor wyglądający tak jak ten, tylko właśnie o orientacji dodatniej. To, co zrobiliśmy na rysunku, no to jest prosta rzecz rachunkowo. Po prostu mogę tutaj odjąć 2, zrobić minus 1, czyli zostanie mi 1 razy E1, E4. Więc wynik mogę sobie zawsze tutaj zapisać, że to jest ten składnik, który tutaj był, iloczyn E2. Z tego składnika tu na rysunku pokazaliśmy, że to jest plus E1, E4 i zostaje jeszcze to. Czyli i widać, że udało nam się wyrazić ten nasz iloczyn przez właśnie sumę takich elementów, które mają pierwszy wskaźnik mniejszy niż drugi. I właśnie tu jest bardzo ważna rzecz, że nie będziemy oczywiście tego dowodzić, ale chciałbym, żebyś to zapamiętał, że każdy dwuwektor, akurat tutaj mamy w czterowymiarowej przestrzeni, da się przedstawić, i to ważne, że to, co zrobiliśmy, dało się zrobić tylko na jeden sposób, czyli da się w sposób jednoznaczny przedstawić jako sumę takich wektorów, które mają tutaj pierwszy wskaźnik mniejszy niż drugi. Zatem jeżeli te obiekty, które tu się pojawiły, one też spełniają aksjomaty przestrzeni wektorowej, więc jeżeli je się potraktuje jako wektory bazowe, ale w tej abstrakcyjnej przestrzeni dwóch wektorów, to one są właśnie dobrą bazą. I oczywiście no, pytanie, czy my już tu wszystkie utworzyliśmy, no więc możemy sobie tutaj rozpisać, teraz zrób sobie takie ćwiczenie, rozpisz sobie w przestrzeni czterowymiarowej wszystkie możliwe iloczyny, takie, że i jest mniejsze niż k. Więc oczywiście no ja tego tu nie będę wypisywał, ale możemy sobie policzyć, ile nam wyjdzie takich wektorów. Wektor ten pierwszy E1 możemy mnożyć przez E2, E3 i E4, więc już dostajemy wtedy 3 wektory bazowe. W przypadku, gdy na drugim miejscu jest dwójka, no to na trzecim może być tylko trójka i czwórka, to już mamy łącznie 5 wektorów bazowych. Gdy na tym pierwszym miejscu jest trójka, no to na
na drugim musi być już wtedy czwórka, no i rzeczywiście, czyli mamy już 6 wektorów i oczywiście czwórki już nie możemy dać na pierwsze miejsce, no bo nie mamy tutaj piątki, żeby dać jej jako następnej, więc mamy tutaj 6 wektorów bazowych, takich postaci e, i, e, k, gdzie i jest mniejsze niż k, i z tych 6 wektorów możemy utworzyć właśnie sześciowymiarową przestrzeń takich dwóch wektorów, które są sumami iloczynów wektorów z przestrzeni czterowymiarowej. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi tutaj troszkę strasznie, ale na szczęście mamy tutaj algebrę. Nie musimy sobie wyobrażać tu czterowymiarowej przestrzeni, tylko jeżeli będziemy poprawnie stosować tę algebrę, to ta algebra bardzo prostymi rachunkami nam tutaj dokonuje operacji w tej czterowymiarowej przestrzeni. Więc każdy z tych wektorów iloczynowych tak poukładany, no to jest odpowiedni wektor bazowy, no ten byłby pierwszym wektorem bazowym, drugi byłby E1, E3, trzeci jest właśnie E1, E4, więc to jest E4, no i możesz sobie policzyć, którym wektorem z tych sześciu byłby ten, czyli każdy inny dwuwektor w czterowymiarowej przestrzeni da się zapisać jako sumę tych czterech. Pytanie już właśnie, na które częściowo odpowiedzieliśmy sobie, czy każdy wektor w tej przestrzeni dwóch wektorów da się zapisać jako iloczyn pojedynczych wektorów? No odpowiedź jest nie. Natomiast to, co tutaj się dzieje, to ma też bardzo ważne konsekwencje. Jeszcze o jednej rzeczy tutaj powiem. Mam nadzieję, że mi tu jeszcze nie zaśnie, że jeżeli tu sobie ten wektor E2 przestawimy z E1, czyli dołożymy tutaj minus, czyli będziemy mieli minus 2 E2 iloczyn E1. Ten wektor tutaj dodamy do tego iloczyn E4. Ten oczywiście też zostanie. To tutaj z liniowości w tym lewym argumencie możemy tą pierwszą sumę możemy tu wykonać, korzystając z liniowości, o której mówiłem we wcześniejszym nagraniu. Czyli tutaj dostaniemy po prawej stronie iloczyn wektora E1, no a minus 2 E2 plus E2 to jest po prostu minus E2. Tu korzystając tutaj z tego prawa liniowości, to sumę tych dwóch wektorów da się zapisać jako taki dwuwektor prosty. Więc łącznie ten cały iloczyn, tutaj zapisany jako dwuwektor prosty, da się go przedstawić jako sumę dwóch innych dwuwektorów prostych. I to okazuje się, że jest bardzo ważna własność ogólna w czterowymiarowej przestrzeni. To jest ważne w czasoprzestrzeni, gdy opisujemy grawitację, że gdy mamy dowolną sumę takich dwóch form przestrzeni czterowymiarowej, to choćbyśmy wzięli nie wiem jaką ilość tych wektorów, dużą, to zawsze da się ją sprowadzić do sumy dwóch wektorów, przy czym tutaj niekoniecznie muszą być wektory oczywiście bazowe. To jest tylko tak przy okazji, może ci się to kiedyś gdzieś przydać. Natomiast w przestrzeni trójwymiarowej jest ważna własność, że gdybyśmy tu ograniczyli się tylko do tych wektorów E1, E2, E3, czyli brali dwuwektory, ale pochodzące od przestrzeni trójwymiarowej, to wtedy każdą sumę tych dwóch wektorów da się zapisać jako dwuwektor prosty, czyli dla każdej sumy f i k e i iloczyn e k, to jeżeli te wektory e pochodziły z przestrzeni trójwymiarowej, to wtedy zawsze istnieją dwa wektory p i q, takie, że to się da zapisać jako iloczyn wektorów p i q. To jest ważna własność, to jest dla d równego 3, dla wymiaru, gdy mamy tu tylko 3 wektory bazowe, to jest ważna własność tylko trójwymiarowej przestrzeni. Dzięki tej własności tylko w trójwymiarowej przestrzeni istnieje, można ten iloczyn zewnętrzny powiązać ze zwykłym szkolnym iloczynem wektorowym w sposób jednoznaczny. Czyli wtedy tylko w trzech wymiarach można tym iloczynom przypisać zwykłe wektory przez pewne przyporządkowanie, o tym jeszcze będę pewnie mówił. No tu miałeś konkretny przykład mnożenia dwóch wektorów. Tak jak już tutaj wspominałem, gdy chcemy pomnożyć przez jakąś liczbę lambda nasz dwuwektor
A i B, to można to zrobić na dwa sposoby. Można tą lambdę włączyć albo do wektora A, albo do wektora B, bo to mnożenie ma tylko zagwarantować, żeby pole tego równoległoboku zwiększyło się lambda razy. No i może się to zrobić na taki sposób, że będzie zwiększony bok, zwiększona długość boku A, bądź będzie zwiększona lambda razy długość boku B. To są dwa sposoby, więc to też jest jedna z ważnych własności, która też gwarantuje, że mamy sensownie określone, czym jest mnożenie dwuwektora przez liczbę. To jest potrzebne, żeby te dwuwektory tworzyły przestrzeń wektorową, czyli żeby miały podobną strukturę w sensie działań do zwykłej przestrzeni. No to jest, zdaję sobie sprawę, że tutaj różne rzeczy są abstrakcyjne. Jeżeli masz tu jakieś pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach. No w kolejnych nagraniach pokażę Ci jeszcze więcej przykładów, żebyś mógł z tym ciekawym działem matematyki się zaznajomić. Pozdrawiam serdecznie.